honor, ojczyzna. Tymi wartościami kierują się w życiu i te wartości przekazują młodemu pokoleniu. Formują umysły, charaktery i serca przyszłych oficerów Wojska Polskiego. Dzielą się z nimi swoją wiedzą, doświadczeniem, zawodowymi umiejętnościami. Przede wszystkim sami są przykładem dobrej służby dla ojczyzny. To ludzie tworzący uczelnię, której tradycje sięgają XVIII wieku, a której zalążkiem była powołana 70 lat temu Dywizyjna Szkoła Podchorążych. Uczelnia w obecnym kształcie działa od 2002 roku jako spadkobierczyni tradycji oręża polskiego i uniwersalnych wartości szkolnictwa narodowego. Misją uczelni jest kształcenie na najwyższym światowym poziomie oficerów Wojska Polskiego i obywateli świadomych swojej narodowej tożsamości. Szanowni Państwo, Benemerenti 2014 Biskupa Polowego Wojska Polskiego została uhonorowana Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Benemerenti edycji 2014 otrzymuje Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Przypomnijmy, proszę Państwa, kilka faktów. Otóż ta szkoła to ponad 3000 pracowników, dokładnie 3736, z czego znaczną część stanowią oczywiście żołnierze, nauczyciele akademicy i pozostali pracownicy podchorążych, aż 877. To tylko niektóre dane. Absolwentami szkoły jest także 68 kapelanów wojskowych. Uczelnia prowadzi studia na kierunkach bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie, inżynieria bezpieczeństwa. Współpracuje również z 14 zagranicznymi uczelniami wojskowymi i 7 cywilnymi. Dodajmy jeszcze jako ciekawostkę, że jej kadrę dydaktyczno-naukową tworzy między innymi 9 profesorów zwyczajnych, 21 doktorów habilitowanych i 58 doktorów. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Szkoła otrzymuje dyplom Benemerenti na ręce pana rektora, pana pułkownika profesora doktora habilitowanego Mariusza Wiatra, a także na ręce pana pułkownika doktora Piotra Pertki, pułkownika doktora Marka Kulczyckiego, pana Bogusława Kudasa, pani magister Magdaleny Janowicz-Dziechciarz, pana sierżanta podchorążego Pawła Przepiórki. Serdecznie gratulujemy. Wiwat, wiwat, niech żyją! Wiwat, wiwat, niech żyją! Wiwat, wiwat, niech żyją! Wiwat, wiwat, niech żyją! Wiwat! Wiwat! Niech żyją! Benemerenti to wielki zaszczyt, wielkie wyróżnienie dla naszej uczelni. My staramy się robić to, co do nas należy i nie oczekujemy za to specjalnych podziękowań. W myśl starej maksymy rzymskiej virtus nullam mercedem postulat, czyli cnota nie żąda nagrody. Niemniej jednak jesteśmy bardzo zobowiązani. Dziękujemy za dostrzeżenie tych naszych wysiłków w dalekim Wrocławiu. Przed nami te zaszczytne wyróżnienia otrzymało wiele znamienitych osobistości, wiele szacownych instytucji. Tym bardziej jest to dla nas wielkie wyzwanie do tego, wielkie zobowiązanie do tego, żebyśmy jak najlepiej swoje obowiązki wykonywali. Ekscelencjo księże biskupie, dziękuję serdecznie w imieniu całej społeczności akademickiej Wrocławskiej Uczelni Wojskowej. Dziękuję bardzo.
To profesjonaliści najwyższej klasy tworzą wspólnotę ludzi, którzy każdej godziny niosą pomoc bliźniemu, już od 28 lat. W ich rękach jest ludzkie życie i zdrowie. W 1999 roku otworzyli swoje podwoje dla cywilnych pacjentów. Modernizacja klinik i oddziałów, zastosowanie najnowocześniejszych technik diagnostycznych oraz procedur leczenia uczyniły z tej placówki wzorcową, wielospecjalistyczną lecznicę. Na ten sukces składa się wysiłek i ciężka praca całego zespołu – lekarzy, pielęgniarek, personelu pomocniczego, kapelanów, którzy przez swoją posługę pomagają przywrócić chorym nadzieję i zdrowie. Przynoszą ulgę w cierpieniu. Od siebie dodam, że również i policji nigdy nie zawiedli. Benemerenti 2014 Biskupa Polowego Wojska Polskiego otrzymuje 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy. I właśnie na ręce pana komendanta ksiądz biskup wręczył Nagrodę Benemerenti 2014. Kolejną osobą jest pan Lucjan Zdzisław Maciejek, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, pułkownik w stanie spoczynku, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i neurologii. Odznaczony medalem Organizacji Narodów Zjednoczonych w Służbie Pokoju, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. A oto kolejna osoba. Pan Krzysztof Leksowski, profesor doktor habilitowany medycyny, pułkownik rezerwy, specjalista w zakresie chirurgii, kierownik w Klinice Chirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy. Dziesiąty Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy otrzymuje również dyplom Benemerenti na ręce pana Marka Harata, profesora doktora habilitowanego nauk medycznych, pułkownika rezerwy, specjalisty w zakresie neurochirurgii. Pan profesor jest członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej oraz Polskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego. Jest wykładowcą Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kilka ciepłych słów ze strony księdza biskupa. Wyróżnienie odbiera również pan Piotr Kwiatkowski, podpułkownik magister farmacji. Od 1995 roku pełni służbę zawodową w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy. W znakomity, wzorowy sposób realizuje jeden z najtrudniejszych kierunków zadań w zakresie zaopatrzenia w leki, materiały medyczne i aparaturę medyczną. Pani doktor Irmina Kaptur-Komorowska, lekarz specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, ordynator oddziału klinicznego intensywnej terapii, anestezjologii i intensywnej terapii właśnie szpitala, o którym mowa. Z olbrzymim wzruszeniem, z całym zespołem stajemy tu przed państwem uhonorowani tak piękną, tradycyjną statuetką Benemerenti. Z nie mniejszym wzruszeniem i dumą przekażę całej załodze naszego szpitala tę radosną nowinę, że wysiłki naszego zespołu zostały docenione. Jednocześnie zapewniam, że tak jak do tej pory, w szczególności żołnierzowi, nasz szpital będzie służył tak najlepiej, jak potrafi. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Od 13 lat niosą ludziom radość i nadzieję. Przełamują bariery i zmieniają mentalność. Pomagają ludziom starszym, samotnym, dotkniętych chorobą, rodzinom wielodzietnym i będącym w trudnej sytuacji materialnej. Propagują i świadczą bezinteresowną dobroć, gdzie konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. Ich niewielką z początku akcją, ta akcja przerodziła się w wielki ogólnopolski projekt, który łączy ponad 250 tysięcy potrzebujących
150 tysięcy darczyńców i 10 tysięcy wolontariuszy gotowych nieść pomoc tym, gdzie nie dociera nikt inny. Idea tej pomocy tworzy piękny pomost między tymi, którzy obdarowywują, a tymi, którzy są obdarowywani. Szanowni Państwo, Benemerenti 2014 Biskupa Polowego Wojska Polskiego otrzymuje Stowarzyszenie Wiosna, którego naczelnym projektem jest Szlachetna Paczka. Szanowni Państwo, misja Stowarzyszenia Wiosna, tej misji przyświeca hasło pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem. Wizja. Tworzymy i doskonalimy systemy pomnażania dobra oparte o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka. Akcje Stowarzyszenia Wiosna opierają się na mechanizmie pośredniczenia. Sami nie udzielają pomocy, jedynie tworzą struktury i narzędzia, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi. Poprzez to pragną tworzyć nowe modele zachowań społecznych. Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców na 2 tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych rodziny dostają sygnał, że nie są same. Przez ostatnie 12 lat projekt zataczał coraz szersze kręgi, włączając w pomoc coraz większą liczbę darczyńców i wolontariuszy. Najważniejsze w Szlachetnej Paczce jest jednak spotkanie i to, że wszyscy myślą wzajemnie o sobie. Serdecznie gratulujemy. Stowarzyszenie Wiosna z Krakowa. Wiwat, wiwat, niech żyją! Wiwat, wiwat, niech żyją! Wiwat, wiwat, niech żyją! Wiwat, wiwat, niech żyją! Wiwat! Wiwat! Niech żyją! Księże biskupie, nie wiem, czy ta nagroda po starej znajomości krakowskiej, czy po według nowych osiągnięć? Drodzy Państwo, kiedyś Szlachetna Paczka nazywała się Świąteczna Paczka. Okazało się jednak, że w Polsce świąteczna pomoc kojarzy się z czymś miłym, świątecznym i wygodnym. Z batonikiem, z pomarańczą i zupełnie czymś nieabsorbującym, co możemy zrobić dla drugiego człowieka, żeby się przez chwilę lepiej poczuć. I dopóki nazwaliśmy się Świąteczna Paczka, nie byliśmy w żaden sposób w stanie zapanować ani nad wolontariuszami, ani nad darczyńcami, żeby robili to, czego od nich chcieliśmy wymagać. Czym jest szlachetna pomoc? Wyobraźmy sobie, że ktoś wpadł do wody i tonie. Zapewne najpierw na brzegu pojawią się gapie, których to zainteresuje, że coś się dzieje. Potem pojawi się grupa ludzi, która zacznie krzyczeć, do brzegu, mają masę dobrych rad. Może znajdzie się ktoś, kto rzuci koło ratunkowe, ale ten topielec już jest pod powierzchnią, a koło zawsze na powierzchni. I wreszcie może znajdzie się ktoś, kto skoczy do tej wody i zacznie ratować, będzie ratownikiem. Otóż szlachetność to jest właśnie taka postawa, w której ratując drugiego człowieka ryzykuje swoje życie. Od momentu, w którym postawiliśmy ten ideał, paczka zaczęła działać. Proszę Państwa, rozumiem, że to jest dobre miejsce, w którym można mówić o tym, że są takie sytuacje, w których warto oddać życie dla drugiego człowieka. A my przekonaliśmy się, że dopiero wtedy, kiedy pomoc jest połączona z tym, że ja swoje życie ofiarowuję, że jestem z tym człowiekiem, biorę go na siebie, ona działa. Nie pomagają rzeczy, ale ludzie.
Proszę Państwa, być może to jest w ogóle nieprawdopodobne, ale za mną jest Łukasz Miszon, który reprezentuje, jest dyrektorem Szletniej Paczki. Łukasz zarządza armią 9 tysięcy Super W, wolontariuszy. Super W dlatego, że był Batman, Superman, a teraz mogą już iść na emeryturę, bo są Super W, prawdziwi wolontariusze, którzy potrafią zrobić rzeczy nieprawdopodobne. I może to dziwnie wygląda, ale ten młody zespół, który tutaj reprezentuje, połączył 620 tysięcy Polaków, biednych i bogatych, młodych i starych, ze środka Polski i z pobrzeża. To jest właściwie niemożliwe. Chyba że człowiek gotowy jest wejść na drogę szlachectwa, że nie chce pomagać tak, żeby było miło i wygodnie, ale tak, żeby oddać swoje życie. Więc bardzo dziękuję za to wyróżnienie i za to, że mogę z Państwem dzisiaj być. Jeszcze raz dziękuję. Wielu przechodziło tą drogą, ale jeden się zatrzymał, dostrzegł, pochylił, pomógł i jeszcze innych zaangażował, bo sam był bardzo zajęty i musiał udać się w dalszą podróż. To miłosierny Samarytanin. Mijają wieki, ale skojarzenie jest jedno. Świat zawsze potrzebuje takich, którzy dostrzegą ludzką biedę, zatrzymają się, udzielą pomocy i jeszcze zaangażują innych. On dał denara i prosił, by resztę ktoś uczynił, bo on musiał iść dalej. Szanowni Państwo, nagroda, wyróżnienie, benemerenti to właśnie taki gest dostrzeżenia, zauważenia dobra współczesnych Samarytan. I dlatego kapituła wyróżnienia benemerenti wskazała na szpital wojskowy i wskazała na Stowarzyszenie Wiosna, szczególnie to wspaniałe dzieło Szlachetnej Paczki. Panie dyrektorze, chciałbym, aby to odznaczenie, wyróżnienie benemerenti było wyrazem wdzięczności. Pewnie tysięcy, dziesiątek tysięcy ludzi chorych i cierpiących, których dostrzegliście. Pochyliliście się nad nimi i udzieliliście im pomocy. I to na najwyższym poziomie. To jest krótkie dziękuję wypowiedziane tu i teraz, w ten piękny wieczór. I Stowarzyszenie Wiosna, księże Jacku, chcę powiedzieć, to po żadnej znajomości. Od samego początku, jak już jestem tu ponad 3 lata, mówię, że Warszawa da się lubić. Nigdy nie zapomnę wigilii przeżywanej w wojskach lądowych, kiedy pan generał Głowienka bardzo serdecznie mnie przywitał. Miałem staż 2,5 tygodnia wtedy w wojsku. I pan minister Klich powiedział, to jest import z Krakowa i podał parę cech. A ja wtedy powiedziałem, panie ministrze, każdy ksiądz, tym bardziej biskup, ma taką konstrukcję wewnętrzną, że tam, gdzie go opatrzność stawia, tam musi spadać na 4 łapy. A na dowód tego zdarzyło mi się 4 razy powiedzieć, bo u nas w Krakowie przerywałem w pół zdania, bo u nas w Warszawie i tam w Krakowie. Szanowni Państwo, serce biskupa polowego musi być tak wielkie jak autobus, albo może jak ta sala, żeby wszyscy mieli to w każdym zakątku Polski miejsce wygodne i siedzące. Księże Jacku, gratuluję tego dzieła, bo byłeś zawsze niespokojnym duchem.
To było widać, że to nie jest tuzinkowy ksiądz. I jeszcze jednego gratuluję, że ci młodzi nie są przy tobie bezrobotni. Bo są takie czasem postawy, że ksiądz wszystko zrobi. Obudziłeś śpiącego olbrzyma w postaci wielu tysięcy młodych ludzi. I powiem, szanowni państwo, że miło było mi słyszeć, bo też się angażuje ordynariat w Szlachetną Paczkę, kiedy już po godzinie 10 ktoś dzwonił do mnie i ze wzruszeniem opowiadał to, co przeżyli, zanosząc bardzo konkretne, potrzebne dary. Pan, który otrzymał kurtkę, chodził w niej, mimo że było w pokoju ciepło. Żona mówi, zdejmij to. To są niesamowite doświadczenia. A dziewczyna, która relacjonowała tamtą wizytę, mówi, pierwszy raz sama się zaangażowałam, ofiarując rzecz, a teraz ofiaruje siebie, swoją pomoc jako wolontariuszka. Gratuluję tym współczesnym Samarytanom, lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim, którzy tworzą szpital w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Wiosna i ten projekt, jakim jest Szlachetna Paczka. I wreszcie trzeci laureat, który był pierwszym, ale to w Ewangelii jest, że ostatni będą pierwszymi i na odwrót. Panie rektorze, szanowni państwo, mogę powiedzieć, że to jest moja uczelnia, ponieważ tam mi dane było pobierać szkoły z zakresu wojskowości. Moim bezpośrednim prowadzącym był pan pułkownik Pertek. Bardzo wymagający, przyglądał mi się, cóż to za sztuka z tego biskupa. Potrafił mi zagospodarować czas od wczesnych godzin rannych do późnych wieczornych. Poprzez sale wykładowe, poprzez szczelnice. Mówił, że przyda się i jazda konna, warto się pouczyć, ale gdyby była wysoka woda, bo we Wrocławiu czasem bywa, to i sztuka nurkowania się może przydać. To wszystko się wydarzyło, za co jestem bardzo wdzięczny. Nie tylko szkoła przekazuje wiedzę, ale szkoła również wychowuje. Z zazdrością troszeczkę patrzą cywile i uczą się od wojskowych. Chcę podziękować z tego miejsca Wyższej Szkole Wojsk Lądowych we Wrocławiu za to, że właśnie w tej szkole kilkadziesiąt, a w sumie pewnie ponad 100 kapelanów zdobywało swoje szlify, zdobywało wiedzę. I miło mi powiedzieć, że właśnie ostatni kurs zakończył się wielkim sukcesem, bo to nasz kapelan został wyróżniony. A w przedświątecznym numerze Polski Zbrojnej był piękny artykuł właśnie o nim. Człowieku, który 9 lat służył w specjalsach, a potem skończył seminarium, 3 lata pracował na parafii, ale był na 3 parafiach, bo zawsze był pół godziny albo parę kroków przed proboszczem i nie mogli z nim wytrzymać. Takiego gorliwego przyjąłem i rzeczywiście bardzo pięknie służy. Szanowni państwo, tak jak powiedział pan minister, dostrzec potrzebującego, zatrzymać się i pomóc. Benemerenti. I wreszcie szkoła, wychowywać. Żeby nie było takich tragicznych wydarzeń, albo coraz mniej, jak wtedy w drodze do Jerycha, potrzeba wychowawców, potrzeba szkół, potrzeba uczelni na najwyższym poziomie, które przekazują wiedzę, ale równocześnie kształtują charaktery. Dlatego chciałem bardzo, bardzo serdecznie pogratulować wszystkim odznaczonym. Szanowni państwo, to wielki zaszczyt i honor, że kapituła Benemerenti 2014 roku właśnie państwa dostrzegła.
Myślę, że to będzie również impuls do tego, by jeszcze piękniej, by jeszcze lepiej służyć Bogu, człowiekowi i ojczyźnie. Gratulacje i najlepsze brawa, największe brawa dla Państwa. 2 lata temu przeżywali 60-lecie. Chciałbym jeszcze, ponieważ mamy pewne zaniedbania, aby zostało poproszonych 4 osoby, które chcemy odznaczyć medalem Milito Pro Christo. Pan generał dywizji, doktor habilitowany Julian Maj, profesor Wojskowej Akademii Technicznej, prodziekan do spraw studenckich Wydziału Mechanicznego tej uczelni. Również pułkownik doktor habilitowany Tadeusz Szczurka, prorektor do spraw wojskowych Wojskowej Akademii Technicznej. Profesor doktor habilitowany inżynier Jarosław Rutkowski, prorektor do spraw studenckich. A także pułkownik profesor doktor habilitowany inżynier Stanisław Cudziło, dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii. Medal Milito Pro Christo biskupa polowego Wojska Polskiego. Krótkie słowo podziękowania gospodarzowi. Panie rektorze, panie generale, bardzo dziękuję za otwarcie podwoju uczelni. To miejsce jest zawsze życzliwe dla nas. Bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniliście się do tego, że możemy przeżyć taki wieczór. Moje niskie ukłony wobec Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Jesteście wspaniali i myślę, że wszyscy wam chcemy podziękować gromkimi brawami. I dziękuję państwu za waszą obecność życzliwą, bo to, że przeżywamy to razem, to jest ważne. Dla mnie to jest ważne i za to bardzo dziękuję.